Piątek, 29 lipca, dzień dobry, witamy z sali konferencyjnej Stadionu Króla. Przed nami mecz trzeciej kolejki Fortuna pierwszej ligi ŁKS Skra Częstochowa. To spotkanie jutro o godzinie 15. Wcześniej piknik rodzinny z okazji 599 urodzin miasta Łodzi. Ale zanim o meczu, panie trenerze, dzień dobry. Dzień dobry. To chyba trzeba zapytać o wyniki losowania Pucharu Polski. Jakie wrażenia? No cóż, wydaje mi się, że fajne, ciekawe spotkanie. Zespół z Ekstraklasy, gramy u siebie, nie musimy nigdzie wyjeżdżać, więc nie ma co tutaj wybrzydzać i myślę, że to będzie interesujący pojedynek. Zaczynamy od pytań nadesłanych przez redakcję ŁKS Fans. Wasz poprzedni mecz nie był idealny, długo szukaliście drogi do bramki Tyszan, jednak widać było już zalążki nieco innej gry niż jeszcze tydzień wcześniej. Częste próby prostopadłych podań i nieco szybszej gry. Mówił pan o tym, że jeszcze wiele pracy przed wami, ale czy tak w założeniu ma właśnie grać ŁKS Kazimierza Muskala? Nie no, z jednym co się zgadzam, to też o wiele pracy przed nami. No. Czy tak ma grać? Ja tak naprawdę to jestem bardzo wymagający i nawet, nie wiem, gdyby zespół wygrał pewnie 3-0, to znalazłbym coś, co trzeba by było poprawiać. Myślę, że te opinie są jakby też spowodowane, czy w dużej mierze wpływ na to ma wynik końcowy. No, takie jest niestety życie. Inaczej patrzymy na zespół, który wygrywa, inaczej się to później komentuje, odbiera, a inaczej na zespół, który nie potrafi gdzieś tam strzelić bramki, czy przegrywa mecz. Tyle. No, dla mnie na pewno uważam, że stać nas na to, żeby grać lepiej. Potrzebujemy, wydaje mi się, właśnie serii dobrych meczy. Nie mówię tutaj o serii zwycięstw, mówię o serii dobrych spotkań. Natomiast ze swojej strony mogę tylko powiedzieć tyle, że ten mecz dla nas skończył się w Tychach w niedzielę. Około godziny 15 i myślimy o Skrze, bo w ten sposób chcemy do tego podchodzić. No to kolejne pytanie dotyczy właśnie tych elementów do poprawy. Co jest przede wszystkim jeszcze do skorygowania po meczu w Tychach? Nie będę tutaj otwierał się przed też rywalami, co my chcemy gdzieś tam poprawić, co nie funkcjonuje, bo to jakby jest ich zadanie, żeby gdzieś tam to znaleźć, jeśli szukają słabych stron, ale ogólnie myślę, że ten zespół potrzebuje gdzieś tam właśnie czasu na to i spokojnej pracy na zgranie się, na to, żeby te automatyzmy zaczęły działać, bo kilku zawodników jest nowych. Tak jak powiedziałem już na poprzednich konferencjach, trochę inaczej chcemy grać, więc to wymaga też czasu. Napastnicy żyją z podań, może nieco wyświechtane stwierdzenie, ale jak widać po Nelsonie Balongo prawdziwe. Często ustawiał się na linii z obrońcami przeciwnika, szukał okazji do wyjścia, ale ostatecznie nie dostawał piłek od swoich kolegów. Kwestia jego wpasowania się w zespół, czy może wyczucia jego stylu gry przez resztę drużyny? No to właśnie ta moja jakby wcześniejsza wypowiedź wiąże się z tym, że potrzebujemy czasu, potrzebujemy tego zgrania i zrozumienia z partnerami, w którym momencie on chce podać, on chce otrzymać podanie, w którym momencie my będziemy chcieli tą piłkę mu dostarczyć. Absolutnie na razie nie ma tutaj jakby z mojej strony tragedii w ocenie jego postawy. Tragedią jest to, że Lewandowski w dwóch meczach nie strzelił bramki. I jeszcze jedno pytanie od Oskara Budejnego z ŁKS Fans. Na testach w zespole pojawił się nowy zawodnik. Na jakiej pozycji widzi pan w takim razie jeszcze rezerwy? Czy rozpatrujecie go jako wzmocnienie pierwszej jedenastki, czy uzupełnienie składu? Jak oceni pan tego piłkarza po niemal całym mikrocyklu? No, nie rozpędzałbym się tak z tym całym mikrocyklem, ale generalnie jeżeli mamy kogoś sprowadzić, to chciałbym, żeby to był zawodnik, który będzie gdzieś tam dobijał się od razu do podstawowej jedenastki. No, sprowadzanie obcokrajowca po to, żeby siedział na ławce, to bez sensu, wydaje mi się, taka opcja. Na każdej pozycji można widzieć
jakieś wzmocnienia i szukać rozwiązań. Ja osobiście jestem wymagający bardzo w stosunku co do jednej jakby formacji i tam na pewno też będziemy szukać jakichś opcji, ale tak jak mówię, jeśli to ma być zawodnik z zagranicy, to ja widzę tylko taką ewentualność, że to będzie chłopak, który wejdzie z marszu i będzie grał. Czekamy na pytania z sali. Przypominamy, na sali jest mikrofon. Dzień dobry, Mateusz Naderski, Telewizja Polska. Wokół meczu i z Katowicami, i z Tychami mówiliśmy, że to nie są łatwi rywale, ale patrząc na Skrę Częstochowa, wydaje się, że pod wasz styl gry to jest bardzo trudny przeciwnik. Nie wiem, czy widział pan mecz z Ruchem Chorzów, gdzie Skra się praktycznie zamurowała, Ruch bił przez całe 90 minut głową w mur, no i nie zdołał wpakować tej piłki do bramki, mówiąc kolokwialnie. Czy pan spodziewa się podobnego spotkania, czy jak to wygląda w waszych analizach na dzień dzisiejszy? No tak, Skra jest na pewno bardzo dobrze zorganizowana w defensywie, jest to bardzo niewygodny rywal, natomiast oglądałem oczywiście i mecz Ruchu ze Skrą i oglądałem mecz Skry z Chojniczanką. Uważam, że w drugiej połowie, pomimo tego, że ta Skra rzeczywiście w defensywie gra solidnie, to Ruch miał bardzo dużo sytuacji i tylko gdzieś tam ta nieskuteczność spowodowała, że nie udało im się tej bramki strzelić, bo kilka razy szczęśliwie obrońcy interweniowali. W meczu z Chojniczanką, Chojniczanka w zasadzie no, nie zagroziła, można powiedzieć, Skrze. Spodziewamy się trudnego meczu na pewno, bo rzeczywiście w tym elemencie ten zespół jest bardzo konsekwentny. Mówię tutaj o grze w defensywie, a przy tym groźni w kontratakach. Od dłuższego czasu można zaobserwować tendencję, że byli piłkarze UKS-u przyjeżdżający na ten stadion, no grają bardzo dobrze, patrząc na ich występy. No i w Skrze jest dwóch takich zawodników, Piotr Pyrdoł, Przemysław Sajdak. Pan ich zna i myśli pan, że to będzie taka tajna broń Skry, żeby tutaj przyjechać i się dobrze pokazać? No jeżeli będą grać, bo w dwóch meczach Piotr Pyrdoł był zawodnikiem rezerwowym, Sajdak... Tak, podstawowy zawodnik i raczej spodziewamy się, że on będzie grał w tym meczu. Na pewno dla nich to są też wyjątkowe mecze i każdy tutaj będzie chciał się z nich pokazać, ale myślę, że ogólnie Skra jako zespół to jest taka drużyna, która nie ma zawodników z jakimś tam wielkim doświadczeniem na poziomie ekstraklasy polskiej, bo z tego, co tak szybko patrzę, to Bartłomiej Babiarz miał występy w ekstraklasie, a tak to tam takich zawodników raczej nie ma, ale to jest właśnie zespół, który bazuje na kolektywie i będzie chciał w takich meczach jak z UKS-em, z Wisłą czy w innych ze znanymi, uznanymi markami na takich stadionach będzie chciał się zaprezentować jak najlepiej. Krzysztof Sędziński, Telewizja Toja. Panie trenerze, no, nie chcę bawić się w gdybanie, ale no, statystyki są bezlitosne. Cały czas jeszcze UKS czeka na zwycięstwo u siebie i czy w razie gdyby na nowym, otwartym stadionie już w pełni, czy rzeczywiście w razie gdyby się nie udało, znowu będzie taki ciężar na was spoczywał, no bo jednak już to urasta przez niektórych do rangi klątwy. Mówią, że musi przyjechać, nie wiem, Dynamo Kijów, czy tam reprezentacja Ukrainy, żeby odczarować stadion, a może trzeba to zrobić po prostu samemu. To wszystko zależy od nas, jeśli będziemy dobrze grali, jeśli będziemy stwarzać sytuację, to jestem przekonany, że którąś wykorzystamy. Jeśli nie będziemy mieli sytuacji, no to trudno myśleć o tym, żeby strzelić bramkę. Pewnie, że zdarzają się mecze takie, gdzie zespół nie oddaje celnego strzału i wygrywa mecz, ale no na to ja bym tutaj specjalnie nie liczył. Dzień dobry, panie trenerze, Jurek Baczyk, Gazeta Wyborcza. Chciałem nawiązać do pańskiej wcześniejszej wypowiedzi. Czy dobrze zrozumiałem, że ten piłkarz, który był przez niecały tydzień na testach, oblał je i nie zostanie piłkarzem UKS-u, zawodnikiem UKS-u? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie, w poprzednim spotkaniu w kadrze meczowej nie znaleźli się Marciniak i Radaszkiewicz. Nie? Prezes Salski tłumaczył na jednym treningu, że Marciniak narzeka na uraz. Ale Radaszkiewicz tego urazu nie miał. Czy obydwaj będą w tej kadrze, czy nie? Czy widzi pan ich w kadrze na ten mecz, czy nie? Chciałbym poznać pana tok rozumowania. Bo...
No to rozumowanie jest proste. Nie? Nic takiego nie powiedziałem, że oblał czy nie oblał. Powiedziałem, że ja chciałbym, jeśli miałby to być zawodnik z zagranicy, który nas wzmocni. To jednoznacznie świadczy, że znakiem tego, że nie ma takich możliwości. On jeszcze z nami jest. Co? On jeszcze nie wyjechał, on trenuje. No, ale widzi go pan w składzie? Czy ja go widzę w składzie? Nie, jeszcze nie podjąłem decyzji. Obserwujemy go. Mówimy o tym, że jeśli to mamy sprowadzać zawodników z zagranicy, to takich, którzy będą podstawowymi zawodnikami. Jeśli nie, to przecież mamy w Polsce też zawodników, którzy, nie wiem, albo są młodzi, perspektywiczni i trzeba im dać szansę, a nie ściągać ludzi z zagranicy. Także decyzja nie została jeszcze podjęta. Przyjechał, fajnie, że jest taka opcja, że możemy zobaczyć kogoś na żywo, bo co innego jest oglądać kogoś gdzieś tam, nie wiem, na Instacie czy na YouTubie i patrzeć, jak fajnie są porobione ścinki i wychodzi na to, że to wszyscy ci zawodnicy tam są bardzo dobrzy, ale ważne, żeby zobaczyć go tutaj, mieć porównanie ze swoimi też zawodnikami, jak on wygląda. Stąd była możliwość, żeby on przyjechał, żebyśmy go zobaczyli, oglądamy go i decyzję będziemy podejmować. Na tą chwilę nie jest podjęta decyzja. A to z Marciniakiem i Radaszkiewiczem? W kadrze może być 20 zawodników, w tym dwóch bramkarzy, więc siłą rzeczy ktoś zawsze będzie poza kadrą. Adam Marciniak faktycznie ma problem z nogą i na pewno w tym meczu nie będzie brany pod uwagę. A Radaszkiewicz? Radaszkiewicz, jeżeli zobaczymy po treningu też, co się jeszcze tutaj wydarzy i wtedy będą też decyzje podejmowane. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, to chyba na koniec pozostaje nam tylko zaprosić wszystkich kibiców na jutrzejszy piknik. Tak jest, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że pogoda się zlituje i nie będzie jakiegoś dramatu, także wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia na Stadionie Króla. Bądźcie z nami.